Ja wiem, że wolelibyście Państwo pewnie oglądać moje filmy ogrodnicze, ale ja oprócz ogrodnictwa wykonuję bardzo dużo różnych prac remontowych, budowlanych i przyznam, że bardzo to lubię. A teraz, póki u nas taka pogoda naprawdę wiosenna, bo jest plus 7 stopni, nocą również jest ciepło, wzięłam się właśnie za porządki budowlane, remontowe, żeby sobie wszystko przygotować, żeby później wiosną zająć się tylko i wyłącznie pracami ogrodniczymi, wysiewami, rozsadami, plewieniem, koszeniem, ponieważ wiadomo, wiosną tych prac nam tutaj mnóstwo przybędzie. A teraz, póki mam troszeczkę czasu, zajmuję się właśnie malowaniem. Tutaj mąż zimą te drzwi musiał rozebrać, ponieważ pokazywaliśmy Państwu, że zakładaliśmy zbiorniki na wodę deszczową i trzeba było drzwi rozebrać, żeby można było te zbiorniki tutaj włożyć. I mąż zrobił nową futrynę, więc teraz moim zadaniem jest pomalować tą futrynę, żeby zabezpieczyć przed deszczem, przed słońcem, no i żeby wyglądało ładnie. Ma być oczywiście na starą nutę, ale nie chodzi o to, żeby na starą nutę, czyli było to zniszczone. Wszystko musi być wyremontowane, ale tak, aby właśnie było w starym, pięknym klimacie. Kończę malować, ale to jest malowanie pierwszego razu. Będę malowała jeszcze dwa razy, ponieważ zawsze świeże drewno maluję trzy razy, a jeżeli to drewno wymaga użycia papieru ściernego, to wówczas również maluję trzy razy. Zawsze trzy razy, ponieważ wtedy farba lepiej się trzyma, dłużej jest jakby bardziej odporna na słońce. Przede wszystkim na słońce właśnie, bo słońce wszystko niestety niszczy i wypala. Dobra, na razie tyle, idę dalej. W domku dla dzieci również będę malowała bramki, ponieważ miałam je pomalować w ubiegłym roku, ale nie miałam czasu. I teraz naprawdę jest już taki ostatni moment, aby je pomalować, żeby się nie zniszczyły, a szkoda byłoby. W ogrodzie mamy stół, dwie ławki, zresztą mamy więcej takich różnych krzesełek, ławeczek i tak dalej, ponieważ to wszystko na bieżąco robi mąż i kiedyś ten stół i te ławki stały w altanie i wówczas świetnie się tam trzymały, ponieważ nie padał śnieg, nie padał deszcz, bardzo długo nie trzeba było malować. Ale ponieważ do altany daliśmy zgrabniejszy stół, a ten wynieśliśmy tutaj do ogrodu i trzeba było go pomalować, ponieważ na skutek wilgoci, słońca, deszczu, no, zaczęło się to wszystko łuszczyć i psuć. I ja tak pięknie tutaj, zanim pomalowałam, musiałam papierem ściernym to wszystko zedrzeć i ja Państwu tak pięknie nagrywałam, pokazywałam to wszystko, mówiłam i mówię, ale okazało się, że niestety złośliwość przedmiotów martwych, bateria rozładowała się w aparacie i niestety nie nagrałam tej części filmu. Nagrywam więc końcówkę, gdy stół i jedna ławka już zostały pomalowane, bardzo szybko wyschły, ponieważ mamy piękną pogodę. Jest teraz prawie plus 10 stopni, słoneczko świeci, jest niesamowicie miło i przyjemnie, więc rzeczywiście z tymi pracami remontowymi trzeba się spieszyć, żeby można było chociaż wypić kawkę w ogrodzie. Została mi do pomalowania jeszcze ta ostatnia ławka. No i naturalnie to jest dopiero malowanie z pierwszego razu, a będę jeszcze malowała razy dwa. I zużyłam prawie całe wiaderko, nie wiem ile to wiaderko ma litrów, bo tutaj farba się... 2,5 litra na pomalowanie drzwi, dwóch bramek w domku dla dzieci, stołu i dwóch ławek. Czyli będę potrzebowała jeszcze pewnie takie dwa wiaderka. No niestety, nic nie jest za darmo, żeby coś wyglądało dobrze, praktycznie i ładnie. No wymaga to nie tylko czasu, pracy, no ale jeszcze i pieniędzy, ponieważ farbę trzeba kupić.